Dzień dobry, z tej strony Wiesław i witam was bardzo serdecznie na moim polskim gospodarstwie, a obok mnie dzisiaj jest ze mną oczywiście mój pijany sąsiad, Zbychu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam was oczywiście na Molusiowo V2. I zapraszam was mordeczki tam niżej pod filmikiem do opisu, gdzie możecie sobie pobrać już mapkę, możecie testować i pisać, co jeszcze jest do poprawy, bo na pewno będzie kilka rzeczy. Jeden bóg już znalazłem, za co wam bardzo dziękuję. Kto już był na live mordeczki, to już widział, co tam się działo wczoraj i już sobie pewnie troszeczkę pograł. Ogólnie mapka, wprawdzie mogę wam na szybkości pokazać, co zostało zmienione, bo w dzisiejszym odcinku akcja Gruber i akcja Gnojowica. Najpierw sobie rozlejemy, później sobie z grup berujemy, myślę, że dość fajnie będzie dzisiaj się działo. Mój sąsiad dzisiaj, no, akcja taka na spokojnie, będzie sobie stół układał. Cześć sąsiedzie. Dzień dobry. I jak widzicie, udało się postawić na silos do końca. Wyszedł tak jak chciałem, wszystko ładnie, pięknie. Tutaj oczywiście zamontowane mam wysypywanie z silosu w środku, bo już nie chciałem bawić się w koszty i dostawiać kolejnej wiaty, aby było wysypywanie. Tutaj dmuchawę w razie W mogę sobie złożyć i zabrać stąd. Ogólnie co jeszcze? Poprawiony został skup. Oczywiście modsieczki jest, no wszystko macie mordeczki w opisie, także was bardzo serdecznie zapraszam do pobierania. Ogólnie z góry chciałbym podziękować wam za wczorajszego live'a, bo to co się wczoraj wydarzyło, przeszło no wszelkie granice, naprawdę 7000 ludzi na live'ie, jeszcze tyle u mnie nie było. Naprawdę morda się cieszy, cieszę się, że tak bardzo czekaliście na tą mapkę. A my powoli możemy się udać do naszego zetorka, który już z beczką właśnie stoi, a sąsiad, o, tam już idziemy zobaczyć, co sąsiad robi przed... O, sąsiedzie, jak ci idzie, powiedz mi, o panie. No, dopiero znalazłem takie w miarę miejsce dobre na stół, więc zobaczymy w ogóle, jak tutaj wyjdzie. Dużo tych belek nie będzie, no ale gdzieś to trzeba ułożyć, więc... Myślę, że tam jest spoko, ja sobie kiedyś też tam układałem, jak pamiętacie, także później zobaczymy, jak u sąsiada poszło wszystko. Dobra, wsiadamy sobie do naszego zetorka. Wprawdzie wiecie, możemy drzwi sobie na razie pootwierać, zapalamy, napełniamy i lecimy rozlewać. Także no mówię, wczoraj rozwaliliście system, ale tak typowo rozwaliliście system z racji tego, że aż poszła strona na Shermodzie. Nie wiem, w przeciągu, no 7000 ludzi w końcu czekało na tą mapę, więc z tego co widziałem, około 1500 weszło w jednym momencie chyba w ten link, ponieważ na tylu się zawiesiła strona. I nie dało się nawet wejść na stronę samą Shermoda, dopiero po jakimś tam czasie. O, sąsiad Fabeczka stoi na tym, szkoda, że nie wziąłeś. No bo tam, bo nie wiedzieli, na które podwórko wjeżdżać. Powiedziałem, że jest taka łąka u nas na wsi, tam właśnie moja, żeby zostawili to na łące, więc tam zostawili mi, dopiero przywieźli wczoraj lawetą tą beczkę, bo swoją sprzedałem, kupiłem tą. Ja tak, ogólnie też ja wymieniłem, tylko ja już swoją zabrałem. Bo tamta moja była za duża, a wcześniej jak już szukaliśmy tutaj serwera i wszystkiego, niestety ani nic ciekawego nie było. A teraz postanowiłem, że sobie wymienię tą beczkę i powiem wam, naprawdę bardzo fajne animacje, bardzo fajnie to wygląda. No i wczoraj niestety musieliśmy tego live'a skończyć troszeczkę wcześniej niż myśleliśmy, ponieważ no musieliśmy wam upiąć tą mapkę na inne serwery. Udało się to dość szybko, dobrze to obrączka było, bo inaczej by naprawdę było słabo. No jak widzicie sami, animacja bardzo fajna, nie rozwala tak naprawdę strasznie szeroko, tamta moja beczka by miała to pole na, nie chcę was zakłamywać, ale na dwa razy. Także no to trochę słabo wyglądało na polskiej wsi, a myślę, że tak to jest dosyć fajnie. Myślę, no, że na pewno jakieś błędy się przytrafią, bo sami nigdy nie jesteśmy w stanie tak tego przetestować, nie ma to jak wy wszyscy testujecie. Więc te błędy pewnie z jakimś czasem poprawimy i coś ciekawego jeszcze dodamy, żeby nie było to już to samo. Także z góry dziękuję za wszystkie mordeczki i komentarze. I mam nadzieję, że fajnie wam się będzie grało. Chciałem jak najszybciej się wczoraj wyrobić, dlatego też siedziałem cały dzień. Zrobiłem sobie na szybko jako taki sezon. Kilka błędów jakie znalazłem naprawiłem. Tutaj z góry chciałem bardzo serdecznie podziękować rolnikowi, bo naprawdę no tutaj wszelkich starań dołożył, aby też ta mapa pojawiła się jak najszybciej u was. I naprawdę poprawiał wiele, także naprawdę bardzo mu dziękuję, łapka w górę dla ciebie mordo. I też wczoraj caluśki dzionek przesiedziałem nad mapą, tak żeby właśnie wieczorkiem odpalić live'a i wam ją wydać. Także mam akurat nadzieję, że na ostatnie te kilka dni wakacji
wam się to spodoba. No, powiem ci fajnie, że tak z tą beczką. Jedno pole będę musiał ze 4 razy przyjechać, 3. No tak byśmy pole na 2 razy, więc... No, a tak to słabo, bo, a tak to fajnie, bo chociaż sobie pojeździmy i w ogóle także jest super. Sąsiad sobie dzisiaj będzie beleczki zbierał, a my sobie pojeździmy. Ogólnie te 3 roboty z tym mam, bo jeszcze z 2 przyczepy belek na pewno przywiozę. Te 3, jak zacząłem 35 po... To z 25 minut... No tak do... Zobaczymy jak to będzie szło z 5 po... Ciało tą kurde musiałeś przesnąć, w następnym odcinku będziemy zbierać. A no tak, bo obrączka już się na kosy, a u mnie w kolejnym odcinku prawdopodobnie... A no ta... To może jak będziesz pod prasą podpięty, to przyjedziesz od razu mi z ten... Sumę? Dobra. Pracować. O Jezus Maria, co się stanęło? No tak, bo u ciebie suma jeszcze leży. Coś się zbugowało się. To nie jest ten błąd, co ten, co... O mój Jezu. Nie wyjadę, tam muszę odpiąć. Nie, tu ja nie mam u siebie przynajmniej, w mojej. To gdzie to u mnie jest ten błąd? U ciebie jest, no. U krów. Ej, nie wiem, czemu teraz tak zawadziłem o coś. Mam nadzieję, że... No może wiesz, to trzeba się dobrze złamać, dlatego. Nie, już się bałem, że beczka może mieć złe kolizje, wiesz? O, już jak wychodziłem, mogę od razu iść z wrota otworzyć. Oj, tylko ciekawe, czy jak ja będę tak... A nie, do pompy sięgnę, do pompy mi sięgnie. Dobra, więc spoczko. No ej, burniku... spoko tu wyjdzie, patrz. Po 3 zaraz, belki tutaj. Zaraz wyjdę, to ci powiem. O Jezus Maria. Chyba tak nie będę wjeżdżał. Chodź, dobrze. Nie będę musiał aż tyle cofać. Dobra, spoko. Wyrobiłem. Mało miejsca u nas na wsiach, także to... Oj, zapomniałem włączyć, ja bo nawet, idę, ja idę do sąsiada, sąsiad ja przez płot, mam tu na co skoczyć? Nawet nie wiem, o, gdzie dobra, ja ten, siano kiszonkę układał jeszcze. A wiesz co, ziombel, ja to bym ci powiedział, że siano kiszonkę bym ułożył na twoim miejscu, o, pod tutaj. Nie będziesz miał jej dużo. Myślę, że gdzieś ją byś tu zmieścił, pokaż jak ci to... no pięknie. 3, tak jak mówiłem, o, 3, 2 i 1. Włożysz ty w ogóle ostatnią? A czemu nie? On, myślałem, że... A nie, bo on na przyczepie miał ciężko włożyć 2, no tak, bo to było wysoko. Dobra, ja sąsiad spadam do siebie, bo robota w polu, trzeba jeździć. Spoko, spoko. No i ogólnie mordeczki, no dzisiaj troszkę zawiedzeni, bo szykowała się ładna pogoda. Szykowała się naprawdę drugi dzień pogody, gdzie no, wczoraj popadało do południa, ale już od południa było naprawdę słoneczko, była spoko pogoda. Dzisiaj od rana też bardzo fajna, nagle kurwa przyszła jakaś chmura. Nie wiadomo skąd. Nagle tak zaczęło lać, lało 15 minut? Nie, nawet nie chyba. 10 minut, ale takiego intensywnego deszczu. Tak, no może coś takiego. No i oczywiście no, już cały dzień znowu w plecy, no bo gdzie, no bo nie zdążyło tamto wczorajsze wysnąć, a już dzisiaj znowu wlało. Także chyba, że na polach nie padało, to też jest możliwe, nie? Ale no to też nigdy za tym nie trafi, bo nigdy w 100% nie będziesz wiedział, nie? Nie ma wszystkich pól koło domu, nie? Tym bardziej, że w Mokrzynie. Także no powiem wam mordy, nieciekawie. Mam będziemy mieli dla was na weekend niespodziankę, ale o której wam jeszcze na razie nie będę spoilerował. Myślę, że na naszej serii będzie gość. Ale to się mordeczki dowiecie pewnie na dniach. Więc oczekujcie. Ja nie, ty tobie zawsze coś, ty nic nie wisz. A mówiłeś mi o tym? Ja pierdolę. Ale powinien się domyślić. On jest zawsze taki. Nie wiem o co chodzi. A kto przyjeżdża? A tak, no! Brawo, tak. Brawo, brawo! Dobra, tak. Już wiem. Dokładnie, dokładnie, Brączku. Także jedziemy sobie z temacikiem. Kurde, zapomniałem całkiem. Powiem wam, cieszę się, bo aktywność ostatnio na kanale jest bardzo duża, jeśli chodzi też o nasze filmy i też chodzi i o was, bo... no ogólnie też nie ma co, bo ciągle jest farming tylko na kanale. Ostatnie, nie wiem, przez 2-3 tygodnie prawie codziennie pada filmik i codziennie to jest farming i to jest tylko na zmianę od zera. I zbychu i wiechu. I powiem wam naprawdę, wyświetlenia jakie wykręcicie na tych filmikach, to aż ze szczęściem naprawdę i z uśmiechem na twarzy wchodzi się na te filmiki i patrzy jaka jest aktywność po 500 komentarzy. No to jest naprawdę dużo, po 100 tysięcy wyświetleń w ciągu 2-3 dni, no to już w ogóle jest rewelacja. Dlatego też nas to motywuje do takiego większego nagrywania i do tworzenia jakichś nowych, fajnych, ciekawych serii. Musimy też coś pomyśleć o dwóch takich, co przejebali PGR, bo dawno nie było. No, musimy coś tam z ciekawego z Brączu się myśleć. Kurczę, zabrakło mi spółbeczki. Ale to sobie... A ty ile pól rozlewasz? Wiesz co, chciałem z... Ile mam? 10 minut odcinka gdzieś. To później bym miał jeszcze... No to jeszcze jedną beczkę przywiozę na spokojnie i zobaczę ile mi się uda na tej beczce zrobić, bo tutaj tylko poprzecznik mi został. U kotek uważaj, mój Jezu. Ja ostatni rozjechałem. A to tak przypadkiem, naprawdę... Żałoba była tydzień, nie? Pierwszy raz w życiu. Pierwszy raz, no mam rok prawa jazdy, więc no. Nie tak długo.
ale pierwszy raz w życiu cokolwiek przejechałem, nie? To był moment. To była chwila, kiedy nie zauważyłem, jak kot wybiegł na ulicę i pokocił. Najlepsze było to, że akurat był to zakręt i wyjeżdżaliśmy z lasu. I kot idealnie, wiecie, za zakrętem kot z lasu z prawej nam wybiegł i mysze. Niósł w pysku mysze. I już wiedzieliśmy, że i tak nie wyhamujemy, i tak nic, i tylko, no ten kot chyba też już wiedział, i tylko było tak, że był gdzieś na, od prawej strony, tak gdzieś w połowie zderzaka, biegnie, i to niósł tą myszę i tak nagle tylko się spojrzał, otworzył pysk, mysza uciekła i pff, kota, nie, no przypadek, no ale tak już się zdarza, nie chcieliśmy. Koty nie myślą. No właśnie, to było najgorsze, jest może jakby to była prosta i nie byłoby lasu, to jeszcze by było spoko, a niestety to było na zakręcie, no ale to i tak Brączek... Po roku prawo jazdy, ja pamiętam jeszcze, jak akurat zdawałem prawo jazdy i mi się takie coś przydarzyło, to jeszcze gorzej, no ale no, jak to mówią kierowcy, to zabójcy, bo jednak koty, psy, komary, muchy, to wszystko jednak zabijamy jadąc samochodem, jeśli chodzi o owady, no i trzeba po prostu do tego się przyzwyczaić. Dobra, ja ostatnia beczuszka, nie wiem, gdzieś jeszcze chyba sobie zajadę, mam tu no tak, ja wiem, gdzie podjadę. Mam tu dwa małe pola, tak żebyśmy je fajnie, jakbyśmy sobie je zgrubelowali. Ja tej nowicy nie rozlałem, tylko tutaj na tym przyjazdach. Ładowanie teraz w farmingu to jest bajka. Teraz tak, teraz ale powiem ci, naprawdę bardzo fajnie ładuje się tym twoim ciągnikiem i tymi widłami. Nie wiem czemu, ale naprawdę mega kozacko się ładuje. No, dzisiaj sobie chwilę jak ustawiałem zdjęcie do robienia i chwilę sobie ładowałem, no naprawdę byłem w szoku, jak fajnie u ciebie się ładuje ten. Te belki, nie? Też przyczepa jest dobra, nie? No, ale naprawdę wszystko na tej serii pasuje. Cieszę się, że wreszcie tą serią, polską serię zrobiliśmy. To niezły kierunek jeszcze jest. Dobra, tu mam bardzo fajne pole, myślę, że tutaj mi to starczy. Dobra, ja muszę sobie zapiąć pasy, muszę ruszyć, no. Dobra, na spokój. Mam nadzieję, że nic nie spada. O, powinienem... O, sumsiot! Ty, no. Podjechałbyś tą belkę za rękę, bo bym chciał tu gruberować, a mi wjechała na pole. Dobra. To jak możesz, to tam jest z tyłu, patrz za mną tam, o. Dobra, dobra, moment, zaraz przyjadę. A co tu takie, to browarek taki tu leży? Nie, czekaj. Nie masz nic? Nie, wysprzątałem. Ja mam jeszcze grunt głęboko penetrujący. Masz? Tak, mam. Gdzie? Tu. Gdzie? Nie widzisz po prawo? Nie. A tutaj, dobra, widzę. Serio to też WD-40. To inny, pamiętam. Czym było? Ktoś w Bursusie, chyba było to, nie? I chyba był przerobiony grunt głęboko penetrujący, coś takiego. Ty tutaj rozlałeś już o tym polu? Ja już tamto mam rozlane. O, kurna, teratabelka. Co? Teratabelka. To weź ją o minie, zaraz po nią przyjadę. Jo, dobra. Może cała gnojowica będzie oblana. Nie no, gdzie? Krowy nie będą chciały jeść. Przestań. Mariusz, przestań. Ale fajnie wyglądają na takich małych polach belki. Ja mówię, ja bardzo lubię takie małe pola, bo ludzie piszą często, że za małe pola i w ogóle, ale zobaczcie, jak fajnie idzie sezon sobie zrobić właśnie na takich polach. Na momencie, nie? Jest na momencie, że sobie w odcinku robisz 2-3 pola czasami nawet, jeżeli masz taką inną pracę, tak jak dzisiaj na przykład jak ruberowanie, gdzie to jest szybsza trochę praca. Dobra, tu była gnojowica, na chwilę wyłączymy i tu włączymy sobie, więc powinno mi starczyć już do końca pola. Ale to będzie idealnie. Nie włożę tego. Jest, gitara się ma. Mamy... Co? Wpadłem w dziurę i nie mogę tego włożyć do góry. Serio? Ono bo trochę niżej jest. Ziemniaki powiem wam... wiem, co przecież zrobiłem źle. Belkę u góry złapałem, a nie na dole. A no tak, to teraz też ma znaczenie, nie? Kiedyś tak było, czy nie? Bo już nie pamiętam. Było też. Też? Myślałem, że chyba łapało się dobra. Na środku. Teraz wejdzie. Dobra, sobie co spodamy. Jest? Przecież ostatnio, kurde, wsadzałem tę belkę spokojnie. Uwaga. O, dziwny kolorek się zrobił na kamerce naszej. O Jezu, strasznie masakra. Czarno? Nie wiem, tak dziwnie. Dobry. Czerwono. Ale nic nie poradziło. Nie, już git. Strasznie dzisiaj, co chwilę słońce zachodzi, wschodzi i tak wiecie, jest ciężko. Dobra, my sobie wyłączamy. Idziemy do Ursusa. Kurde. Ale ładnie załadowałem. Właśnie ten mod gdzieś miałem pobrać, że jak się wchodzi od razu do maszyny, to od razu się jest na kamerze. Od razu jest się w środku. I to jest fajne. Dobra, lecimy sobie na tamte pola.
i będziemy sobie gruberować. Chyba jedna z takich bardziej oczekiwanych przeze mnie akcji, bo tutaj no ten gruberek oczywiście od rolnika, bo wielu z was mnie pytało, skąd mam gruberek. No tu nam rolnik przerobił, naprawdę to jest chyba z 13. On jest mega, mega zajebisty. Strasznie mi się podoba. Ja na nim nie grałem nigdy chyba. Ja kiedyś na jakiejś serii miałem właśnie tego grubera. I tak dlatego go znalazłem później do przerobienia. Dobra, ciśniemy z tematem. Myślę, że takie 8 na godzinę. No więcej nie, bo nie, więcej nawet nie pojadę, także 8 na godzinę to jest max. No ale fajnie to wygląda. Jednak gruberowanie i talerzowanie to moje najbardziej ulubione akcje w farmingu. Nie wiem czemu i w życiu realnym, jeśli miałbym sam pracować na ciągniku, to też. Nie wiem czemu tak mi zawsze się to podoba, bo dość fajna, łatwa praca. Ale ładnie ci to idzie, nie? Ciekawe jak będzie szło ten talerzowanie w Łukrzynie. No też jestem mega, mega ciekawy. Mam nadzieję, że sobie potalerzuję w tym roku też. Ale póki co to nawet nie jest skoszone. A jak patrzyliśmy na pogodę, to ma być pogoda od 5 września, gdzie ja wracam już do domu. Także spoko. Ty jeszcze siot? No co tam? Będę po twoim polu przejechać? Jo, na spokój sobie jeździ. Nie jest kazem, bo żebym po tym grobrowanym się kurwa nie zakopał. Nie, jadź czym prędzej tam, wiesz, na spokojnie, nie? Dobra, tylko sobie pasy najpierw zepnę, bo jak pospada, to się zabiję. Dobra, to jadź jej na skuśka przez miedza. Teraz załaduję do fula tą przyczepę. Kurde, czemu tu tak ciemno? Ciekawe jakby światło byś zapalił. Nic, nie. Pokaż tą lampkę. Mówisz, że ona sobie... No nie wiem. O mój Jezu, ciemnie. Dobra, daj na jeden tą lampkę. Dobra, i zostaw. Na dwa dam. Słabo, jest słabo, ale nie wiem czemu takie oświetlenie. Kurde, tu i tak nie przyjadę. Dobra, przez swoje pole. Czekajcie, bo trochę mijaka zrobiłem. Cofnę sobie po to. Jednak będę się trzymał bliżej i teraz jest git, patrz. O. Ona sama sobie... Ale teraz wyszło słońce, dlatego tak jest. No, ona ma coś w sobie, ona też ma w sobie, że ona dostosowuje, tam jest, automatyczne albo manualne ustawienie, nie? Że cały czas będziesz miał tak samo, albo z automatu ona ci będzie ustawiać. Bo ja nie wiem, czy ja nie mam włączone cały czas na manualnym, nie? Mam zabrać tam tą belkę? Wiesz co, możesz, bo... Nie wiem, czy się wyrobię, ale może mi się uda, nie wiem, nie obiecuję. Muszę najpierw to pogruberować. Dobra, spoko. Co mnie jeszcze denerwuje, to w farmingu, że przyczepa na przykład sama nie zjeżdża z górki, jak jest postawiona. Powinno, no ale hamulce żeś załączył i tyle. Zamkłeś ją na hamulcu i dobrze, nie? No to przyczepa wątpię, że ma hamulce. On przestań. A ta, co ostatnio ściągaliśmy, wyglądała jeszcze gorzej. No, na pewno nie gorzej niż ta. No dobra, ale no burtę ma urwaną, ale tak to wszystko, podłoga jest zdrowa. To jest zdrowa. To skoczy mocniej, to by się zarwało. Aha. To, że jest jedna burta tam urwana czy coś, to już nie świadczy, nie? Świadczy, to niezłe. To świadczy o właścicielu, jak właściciel... Tak, ja taką kupił, mi tylko do belek jest potrzebna, nic więcej, przecież zboża tam nie wożę. A mógłbyś, a nie od sąsiada, kurwa, z sąsiedniej wsi pożyczasz. Ale jako piękno i 10 ton wejdzie, a na tą co? Dwa zbiorniki i koniec. A później trzeba plandeką przykryć albo do garażu wstawić. I już niestety miejsca nie ma. Ja bym na twoim miejscu wyremontował. A może w następnym sezonie coś pomyślimy ciekawego. Fajna przyczepa. I no, burty zaspawać, bo są drewniane, nie wiem dlaczego. Pospawać burty ładne. Pospawać drewniane burty. Wypiaskować, pomalować. No ta. Trochę pieniędzy przeznaczyć na to. Ty, czekaj. Przecież myślałem, że lustarka mi działały przed chwilą, ale nie działają. One mogą też od czasu do czasu się załączać. Którym przyciskiem? Nie wiem. Mówisz wieczorne gruberowanie. O, fajnie wygląda tu, zobacz, kopci, skubaniutki. No ale gruber mały nie jest, na pewno, jak do takiego ciągnika bez przedniego napędu. No, trochę się musi namęczyć z nim. Namęczyć, ale fajnie sobie daje radę. Uważam, że mi się udało. Kurczę, nie zauważyłem tej kolizji ukrów, przepraszam właśnie o tym bugu, o którym wspominałem na początku. Nie, jakoś kurczę, przez obory chyba nie przejeżdżałem w ostatnim czasie i zapomniałem to sprawdzić. Kolizję oczywiście ze skupu usunąłem, staram się, normalnie się wjeżdża, można sobie fajnie zboże sprzedać. Zapraszam do Brączka oczywiście na poprzedni odcinek i na niedługo nowy, bo też będzie z wywozu zboża i to dwie przyczepy. Właśnie ja przyczepy żadne swoje nie mam, Brączek obydwie moje przyczepy pożyczył. Widzę, że to taka podwójna dobra frasa, właśnie. No, mam nadzieję, dzisiaj wieczorem przed telewizorem. Ale zjadymy. Jedno, dwa, może 8 piwek, zobaczymy. Także lecimy. Spadły ci te belki? No, jedna strona. O ja, szkoda.
Już ładnie miałeś ułożone. Kurwa mać, bo wiesz co zrobiłem? Pewnie do tyłu cofnąłeś jak miałeś za bardzo. Jedno miałem źle chwycone, nie? I nie wiem czemu automatycznie mi się druga chwyciła jak postawiłem. No. Ja, dobra, ważne, że wszystkie nie spadły, tylko te kilka. To chyba będę cały odcinek jedną przyczepę dzisiaj ładował. Coś mi się tak wydaje. No bo trzeba sobie zwozić jeden poziom. Po co się męczysz na dwa poziomy? A jak tu masz blisko, to ja bym się nie męczył, brał po dwie i jechał na gospę. Co, nie przyczepą? No, jak masz tak blisko... No to kurwa, to po cholerę ja pożyczałem przyczepę i z całej mapy mogę tak zwozić. No, tu masz dalej, ale tak to pole, które tutaj robisz, to jest na wprost gospy. To moment no jesteś. Dobra, ale chcę, żeby ładnie sobie załadować. No ja, no to sobie ładuj. Kurde. Oj, obrączka 15 odcinków z ustawiania stogu. Nie, ja sobie to ustawię poza odcinkiem. U mnie już będą akcja się obrączka. Ale ja zawsze byłem na takich polskich seriach do tyłu ze wszystkim. Chociaż się pierdol, bo ty masz jeszcze dosyć sprasowania sumę. No ja mam jeszcze sumę, a ty masz niezebraną sumę. Znaczy niezebraną te belki. Jedne i drugie. I co? No fakt, że lepiej ich masz, bo jeszcze będę musiał to zebrać. Tylko że ja mam mało, co ja tam mam? Pierdolę, nie przyjadę ci pracować. No weź. A ci nie pomogę, chciałem ci po zawijarką pojeżdżać. No wiarka będzie stała cały czas w jednym miejscu. No dobra. Nie, ale fajna akcja, jestem ciekawy, ile będziesz miał tam z... 7 belek? 8? Nie, mniej chyba. Z tej trawy. Z trawy? No. Gdzie? No będę miał tyle, śmiało. Serio? No z 10? Którą ty łąkę tą większą masz na... No, na szanowni szanowni tą większą. Aha, no to jo, to kody ty możesz mieć. Na tej małej powinieneś mieć, no tam powinno być 7. Nie wiem, jeszcze zastanawiałam się, czy robić kostki, czy zrobić baloty, mieć spokój święty. Tylko siano wtedy musisz pamiętać, że musisz mieć pod dachem, nie? Co? Siano pamiętaj, że musisz mieć pod dachem. No słomę, no będę miał. Słoma to tam, wiesz, słoma to słoma i słoma może być na zewnątrz, ale u nas siana zawsze jak każdy miał, to siano u nas każdy ma, wiesz gdzie. Pod gdzieś no to mam stodołę. Ale ty masz stodołę, właśnie fajnie byś sobie stodołę to wsadził. Stodoła wywiozę i stodoła... A przecież ty masz tyle tej, tą stodołę, tą dużą taką. Czemu ty tam nie wstawiasz tego? A właśnie, przecież tam jeszcze jest. Przecież ty masz tam tyle miejsca, nie? Ale tam byś spoko miał stopki, nie? Bo byś rzucił je fajnie, moment. Nie, ja tam chyba baloty poustawiam. No. Zobaczę jeszcze jak to będzie, ale myślę, że baloty to będzie lepsza opcja, bo mi pierdzielenia, czyli nie będę musiał od sąsiada pożyczać w prasy i... Tak, bo mnie wygarniał, że ja on mi pożycza, a ja mu nic nie pożyczam. No tak! Dobra, jeszcze jeden poprzecznik i my spadamy na drugie pole. No i fajnie, akurat odcineczek taki jaki chciałem. Wyszedł nam, mam nadzieję, że wszystko się nagra i będzie uchodziło. Ja no, monitor drugi odłączony, to powinno się nagrać. Powinno wszystko być spoczko. No, ale naprawdę mordeczki, bądźcie aktywni. Bo jak teraz nie ma pogody i w ogóle, to staramy się, aby te live'y były. Live'y, odcinki oczywiście. Live'y właśnie odcinki, od rana najczęściej sobie nagrywamy, wieczorkiem odpalamy się z live'em i tak jakoś dzionek nam fajnie mija. Dobra. Ja sobie spadam. Myślę, że na dniach zrobimy akcję wapno. Myślę, że teraz następny odcinek to fajnie jakby Gączek mi sprasował, powoziłbym te belki, miałbym już spokój i akcja wapno. Potem wymyślimy sobie coś ciekawego. Ubin kiedy się sieje? Ubin? Na wiosnę, nie? Na wiosnę. Na wiosnę. Dobra. O Jezus Maria, gdzie ja przyjechał? Nie na to pole mordy przyjechałem. Ja przyjechałem tutaj. No wiem, zamyśliłem się i zjeżdżałem na gospę, ale rogala. A przyjechałem wam pokazać jak pięknie ten roundup nam wziął pole. Całe suchutkie już tak, że można też nie, działać. Nie, wygląda tak samo jak wyglądało. Nie przestań Mariusz, nie widziałeś, pijany byłeś. Dobra. Ole kierunkiem rzuciłem. Ale poszli szybciej w sieci. Nie wiem czemu ta droga mi się, chyba jedna z najfajniejszych dróg na mapie mi się tu podoba. Tak się normalnie, że o mój Jezu. Dobra, dzida. No. Poukładał. Dzięki, fajnie, zajebistym sąsiadem jesteś, pan. Czemu? No nie, no ładnie tak u mnie na odcinku pokładałeś te belki, pokazałeś i w ogóle. No a tak bym złożył chyba pojedynek, jakby to wyglądało. No, ale kurde, super sąsiad jesteś, najlepszy. Nie, zostało raz, dwa, trzy belki, no te trzy belki już sobie luzem przywiozłem. Ważne, że pasy nowe, także trzymają. No! Dobra, to buta załączę, żeby Heniek mi widział, jak będę jechał. Na pewno będzie widział. Podwójnie. Nie, no ładnie załadowałem, no naprawdę bardzo mi się podoba. Mogę normalnie siebie pochwalić, dam sobie piątkę z plusem. No ja ci przybiję piąteczkę też. Dzięki. A ten, co ja miałem powiedzieć? Boże, już 13. My się chcieliśmy, tak poogarniałem, powdawałem mapę na strony i w ogóle. Zaczęliśmy się, powoli zaczynamy szykować się pod remunta. Tak, jeszcze trochę rzeczy trzeba pokupować, niestety na razie nie będziemy drzwi wymieniać. Bo... Za długi okres oczekiwania. No czy nawet też? Nie mogę takich drzwi znaleźć, które by mi pasowały, nie? Byliśmy w dwóch sklepach wczoraj z tatą, a ja chcę najprostsze drzwi jakie mogą być, nie?
pełne, bez żadnej siły, bez niczego. Z takiego samego materiału jak są meble, nie? To on mi mówi, że takich nie ma, że są jakieś takie kurwa chropowane, takie wiesz, nie takie płaskie, tylko takie chropowane z desek jakichś dziwnych, nie wiem. Nie, to ja nie wiem, byś u nas pojechał do Obi czy do Lerwane. No czy to, to mogę pojechać, bo przecież pojadę u siebie tutaj do Słupska. No, no to mówię, musimy jechać, to byś zobaczył tam to pierwsze, jakie drzwi tylko są, najczęściej one, najwięcej jest właśnie takich drzwi wystawionych, tych zwykłych, najzwyklejszych. U sąsiada ciężko. Nie tu wjechał, ciekawe czy ty wycofniesz teraz na podwórzu. A powiem ci, że jak kilka belek ci nie wejdzie, nie? No. To mógłbyś fajnie je zapakować do tego, nie? Do stodoły też. Bo u nas też tak niektórzy robią, że na przykład w ogóle no mają trochę w stogu, ale też dużo mają w środku, nie? No. Żeby były suche. Kurde, chciałem wjechać tędy, żeby mi łatwiej było tam nawrócić, a... Będzie widać, jak sąsiad tam cofa? A widzę, że się nie zmieściłem. Nie będzie widać. Widać. Dobrze, że kobuta mam. Trochę tam widać, sąsiad wycofa z belkami całej na podwórze. A my... jeszcze w jedną i w drugą i koniec. No idealny odcinek, powiem wam tak, picabello, nie? Żeby wyrobić się idealnie z gnojowicą. Coś czuję, że zaraz obalę tą szczepę. Serio? Nie, jej nie obalisz. Nie, dobra, tego wyjechałem. O, mi się Ursus powrócił, bo trzeba ino karczera jakiegoś zakupić na spółę. Z Henkiem. Nie no co ty, to już nim jakby karczera rzucił. Ole, go poszedł bokiem. Nie, o Jezus Maria. Kurde, tutaj i tak, ja pierdzielę. Co? To muszę i tak się nawrócić, dobra, nawrócę się na polu. Bo z tej strony burda się nie otwiera. Tam jakie no klamrę zaciągnął raz, to już się drugi raz... Boże, czemu ty przez pole nie przyjechałeś? Nie wiem właśnie. Te snopki i taki wiraż, weź ty, włóż sobie taką drogę specjalnie ze snopków. No, dobry pomysł. Ty. A wiesz co ja bym u ciebie zrobił? Co? Kurna, jest zajebiste miejsce masz. Bo to jest słoma, nie? Tak, słoma to jest kostka. No. Pamiętasz gdzie mieć wapno ostatnio? Tą kubkę? Nie. No to po prostu my to wywieźli ostatnio. A, tak, tutaj ta. No. I tam jest takie fajne miejsce. Ja to bym wziął na jedno, nie wiem czy ty chcesz odcinek z tego robić czy nie. Ja bym sobie tam stóg ustawił, na polu. Z kostek? No, wiesz jak fajnie by wyglądał stóg? On przy tym płocie tam. A ja nie wiem czy on się nie będzie bugował. Czemu? Jak będzie długo leżał. No mi się nie buguje nic na stodole. No, nie, zobaczymy, może coś pomyśli na ten temat. No bo byś nie musiał na tą przyczepę, nie? Specjalnie układać teraz, jechać to zwieść i w ogóle, nie? No ale ładny stóg, też no, taki bym chciał. Stóg to będzie fajny. Ale coś czuję, nie, powinno się zmieścić wszystko, bezproblemowo. Dobra. Pewnie nie będzie jakiś super piękny, taki idealnie poukładany, bo nie potrzebuję tak nawet układać, więc... Jak nie? Ale tu jeszcze ty maksymalnie dwie belki w tą stronę wypuścisz, nie? Jak? No, no w tą, belki, tu. No. Powiem, no. Nie, zmieści się na 100% się zmieści, nie? Teraz na jeszcze jedną mi na górę kładziesz. Co? Ja może jadę zobaczyć właśnie jak Brączkowi to ładnie idzie, mordy. No teraz będę właśnie na górę wkładał sobie tutaj już. Czekajcie. Bo no, na trzy piętra, nie? No bo więcej nie włożę, więc... Niestety... Ale na czego mówię jeszcze, co mi brakuje w farmingu, to żeby była jeszcze jedna tekstura, która różni agregat i która różni gruberowanie i talerzowanie, nie? Tak bardzo bym chciał, aby w farmingu była tekstura takich, jak jeszcze są odrobiny słomy gdzieś, wiecie, ściernisko widać i w ogóle, nie? Także fajnie by naprawdę to wyglądało. Dobra, ja sobie tu podjadę do sąsiada. No to na kubucie jak na twój sąsiad cały dzień. Patrzcie, ja bym to tu ten twój stóg ustawił, nie? No wiem, o to wiem. To by, było spoko. On nieduży by był, a fajny, wysoki. O kurde, ale ładny stóg. Nie, no dobrze będzie wyglądał w miarę. Ładnie, sumfia sobie tu. A ty maszyny, to ty nie chciał sprzedać do zimnioku? Nie, myślę, że jeszcze kiedyś może zimnioki sobie zasadzę takie dla siebie. Dla siebie, tak? To i na tą maszyną to sobie wykopię, nie? Dobra, mordeczki, ja wam dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Zapraszam was do opisu i po mapkę. Pobierajcie, grajcie, cieszcie się. Zapraszam was, mordeczki, też i do Brączusia na kolejny już odcinek, który mam nadzieję, że może wyjdzie jutro. U Jezus Maria. U, stój. Belka poszła w piździet. Ja wam dziękuję, na razie mordeczki i trzymajcie się. Cześć! Na razie!